Dzień dobry Państwu. Lata 1939-45 były dla Polski szczególnie trudnym okresem. W tym filmie chcielibyśmy przybliżyć Państwu i ocalić od zapomnienia losy Gostynia w tamtym czasie. Uzupełnieniem planu zajęcia Polski we wrześniu 1939 roku była akcja masowej eksterminacji czołowych przedstawicieli polskiej inteligencji oraz działaczy społecznych, politycznych i kulturalnych. Niemcy nadali tej akcji kryptonim Tannenberg. Masowe aresztowania wśród obywateli Gostynia i okolicy rozpoczęły się 19 października 1939 roku. 40 aresztowanych mężczyzn umieszczono właśnie tutaj. W dwóch pomieszczeniach piwniczych ratusza, w których były tylko ławy, parę krzeseł i stół, bez jakichkolwiek łóżek czy pryczy. Władze niemieckie obwieszczeniem wezwały wszystkich mężczyzn Gostynia do bezwzględnego stawienia się na rynku 21 października o godzinie 9. Tu, w ratuszu, odbyło się posiedzenie niemieckiego sądu doraźnego. Była to parodia procesu sądowego. Komendant policji Bracke wywołał po 10 więźniów. Postępowanie sądowe odbyło się błyskawicznie, skoro w ciągu niecałej godziny skazano na śmierć 30 osób. Skazańcy musieli oddać należące do nich pieniądze i kosztowności do przygotowanych wcześniej kopert. Stąd wyprowadzono ich na miejsce kaźni. Znajdujemy się aktualnie na gostyńskim rynku, gdzie miała miejsce największa tragedia mieszkańców Gostynia w czasie II wojny światowej. O godzinie 10.21 października 1939 roku wyprowadzono tutaj pierwszą dziesiątkę skazańców, a następnie ustawiono ich twarzą do ściany. Ściana ta zbudowana była z podkładów kolejowych oraz worków z piaskiem, które zostały tutaj przywiezione z pomocą ciężarówek polskich kolejarzy, których zagoniono specjalnie do roboty. Egzekucji dokonał oddział Einsatzkommando 5C, należący do grupy operacyjnej Einsatzkommando 6. Dowodził nimi SS Sturmbannführer Franz Sommer. Po rozstrzelaniu pierwszej dziesiątki osoby, które dawały znaki życia, były bestialsko dobijane przez głównodowodzącego oficera poprzez strzał z pistoletu. W ten sam sposób zabito kolejną dwudziestkę. Czwarta dziesiątka skazańców, która już odłożyła swoje kosztowności i rzeczy osobiste w pomieszczeniach policyjnych, nie została zaprowadzona na salę sądową, lecz do piwnicy. Tam komendant policji oznajmił, że są ułaskawieni. Nazwisko pomordowanych zostało umieszczone na tablicach stanowiących część pomnika poświęconego tej tragedii. Niemieccy mordercy w obfitym obiedzie udali się następnie do Krobi i Ponieca, aby przeprowadzić kolejne egzekucje. Znalazło sobie wypoczynek 30 ofiar niemieckiej egzekucji na gostyńskim rynku. Niemieccy oprawcy po dokonanym mordzie rozkazali przewieźć pomordowanych na gostyński cmentarz i wrzucić do bezimiennego grobu. Dopiero po zakończeniu wojny możliwa była ekshumacja ciał naszych rodaków i zorganizowanie prawdziwego pogrzebu. Oprócz 30 rozstrzelanych spoczywa tutaj 9 powstańców wielkopolskich. Obok poległych powstańców i rozstrzelanych umieszczono nazwiska czarnolegionistów, zgilotynowanych w Dreźnie oraz zamęczonych w licznych obozach. Na ich miejsce wprowadzono natychmiast rodziny niemieckie.
wysiedlonych złożono pod eskortą żandarmów do punktu zbornego, czyli obozu przejściowego, zorganizowanego właśnie tu, w klasztorze księży Filipinów. I po kilku dniach wywożono w towarowych wagonach do Generalnego Gubernatorstwa. Pierwszy transport wyruszył z Kostnia 8 grudnia 1939 roku. Na dworzec kolejowy zawieziono ludzi i bagaże wozami. Mimo dużego mrozu, znaczny odsetek wysiedlanych stanowiły kobiety z małymi dziećmi. Podróż trwała zazwyczaj 2 do 3 dni, a odbywała się w prymitywnych i nieludzkich warunkach. W bydlęcych wagonach, bez zapasu wody i żywności, pierwszy transport dotarł ostatecznie do Rawy Mazowieckiej. W pierwszym okresie z Gostynia do Generalnego Gubernatorstwa wywieziono od 800 do 2000 osób. Kolejne akcje wysiedleńcze Niemcy przeprowadzili na wiosnę 1940 roku i trwała ona do 15 marca 1941 roku. Łącznie do tego momentu z Gostynia wywieziono 3222 osoby. Dnia 8 grudnia 1939 roku miejscem kolejnej krwawej masakry stała się żwirownia starogostyńska na Klonach. Jakoby za posiadanie broni niemiecki okupant zamordował w tym miejscu 6 Polaków. Młodzi robotnicy zatrudnieni w gostyńskiej hucie szkła skupili się wokół jednego z polskich majstrów, Mariana Marciniaka, i pod jego kierownictwem w końcu 1939 roku utworzyli organizację konspiracyjną, używając kilku nazw: Czarny Legion, Czarny Batalion i Gwardia Śmierci. Celem organizacji była walka zbrojna o wyzwolenie Polski w momencie załamania się Niemiec. Najpierw w czasie niepowodzeń w wojnie z aliantami na zachodzie, a potem w walce z Armią Czerwoną na froncie wschodnim. W przypadku wybuchu antyhitlerowskiego powstania oddziały Czarnego Legionu po zdobyciu broni miały ruszyć 2 kolumnami na Poznań. Organizacja działała w systemie dziesiątkowym z dziesiętniakami jako dowódcami. Jej liczebność wynosiła około 240 członków. Konspiratorzy, posługując się instrukcjami, uczyli się podstaw posługiwania się bronią oraz prowadzili działalność wywiadowczą. Rosyjskie gestapo wpadło na trop organizacji. Od kwietnia 1941 roku rozpoczęły się masowe aresztowania. Ujętych legionistów poddano brutalnemu śledztwu połączonym z biciem i maltretowaniem w więzieniu w Rawiczu, a potem w niemieckim Zwickau. Tam też odbył się proces sądowy, który zakończył się 13 maja 1942 roku. Osoby stanowiące dowództwo organizacji zostały skazane na karę śmierci przez ścięcie na gilotynie. Pozostali zostali skazani na pobyt w niemieckich więzieniach, obozach pracy i obozach koncentracyjnych. Wielu z nich nie doczekało końca wojny. Ich nazwiska znajdują się na tej tablicy umieszczonej na biurowcu huty szkła Ardag Glas. W styczniu 1945 roku Rosjanie rozpoczęli wielką ofensywę z linii Wisły, w czasie której w niecałe 4 miesiące dotarli do Berlina i zdobyli go. Niemcy przygotowali się do obrony Gostynia. 27 stycznia 1945 roku w mroźny poranek oddziały radzieckie uderzyły na nasze miasto od strony Piasków. Niemieckie linie obrony znajdowały się na osi Grabonuk, Gostyń, Klasztor na Świętej Górze. Tu, gdzie dziś stoi pomnik upamiętniający te wydarzenia, znajdował się budynek rozdzielni gazu. Niemcy umieścili tam gniazdo karabinu maszynowego. Kolejne stanowisko umieszczono u podnóża klasztoru oraz między Głogówkiem a Drzęczewem. Gdy czerwonoarmiści na motocyklach zbliżyli się do miejsca, gdzie się teraz znajdujemy, zostali wręcz zmasakrowani ogniem niemieckiego karabinu maszynowego. Mimo poniesionych strat, przewaga Rosjan była oczywista, zwłaszcza że według świadków wsparli swoje oddziały czołgami i lotnictwem. Niemcy nie byli w stanie zatrzymać mającego przewagę przeciwnika i wycofali się z Gostynia. 27 stycznia 1945 roku skończyła się okupacja niemiecka, ale czy żołnierze Armii Czerwonej przynieśli nam wolność? Nie mogli nam jej dać, bo sami nie byli wolni.
Mój bohater, którego chcę opisać podczas wybuchu II wojny światowej, był moim rówieśnikiem. Miał zaledwie 17 lat. Pan Franciszek Lenarczyk urodził się 24 listopada 1921 roku w Dusinie koło Gostynia. W swoich wspomnieniach pan Franciszek wspomina życie Polaków przed II wojną światową. Było to ubogie, a jednak szczęśliwe, przepełnione wiarą w Boga i uczciwość ludzką życie. Cała rodzina mieszkała w jednej izbie, ich majątek stanowiła krowa, wieprzek i kilka kur. Bywały chude lata, że całą rodziną wychodzili zbierać kłosy po żniwach, a zimą chrust na opał. Aż dziw bierze, że w takiej sytuacji starczyło mu jeszcze sił i czasu na działalność społeczną. Był członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, które prowadziło aktywną działalność na terenie Dusiny. Grali przedstawienia, organizowali zbiórki, majówki. Tylko wybuch wojny nie pozwolił dokończyć boiska sportowego, które sami przygotowali na przekazanych przez właściciel majątku nieużytkach. Na kilka dni przed wybuchem wojny wyczuwało się duże zaniepokojenie na wsi. Chodzili często słuchać komunikatów radiowych. Wkrótce ogłoszono mobilizację kilku roczników do wojska. Właściciele majątków odstawiali ziemniaki na potrzeby armii do rolnika w Gostyniu. W dniu wybuchu wojny pan Franciszek sam jechał z takim transportem. Na wiadomość o wybuchu wojny pospiesznie wrócił do domu, gdzie trwały przygotowania do ucieczki. Od wczesnych godzin rannych słychać było walk od samolotów przelatujących w kierunku Warszawy. Drogi szybko zapełniły się uciekinierami. Lenarczykowie również spakowali swój skromny dobytek i wyruszyli w kierunku Śremu. Ojciec powoził wozem z dobytkiem właściciela majątku, a pan Franciszek wiózł rzeczy własne i sąsiada rodziny. Patrzące, niedożywione dzieci, bomby, trupy na drogach, to wszystko mocno tkwiło mu w pamięci. Przez wrześnie i środę dotarli aż za Gniezno do Mierzewa, gdzie mieszkali krewni Kurnatowskich. Wkrótce dotarli tam też Niemcy. Powrót do domu był jeszcze gorszy. Wracali nękani przez liczne bombardowania, rewizje. Wieś wyglądała przerażająco. Po polach samopas wałęsały się bydło i trzoda chlewna. Ludzie zaczęli szukać swojego inwentarza. Straty były ogromne. Majątek był zajęty przez Niemców. Pan Franciszek ponownie się tam zatrudnił, pracował z końmi, orał, bronował, zwoził plony i tak od rana do wieczora z krótką przerwą na posiłek. W 1940 roku przy hucie szkła w Gostyniu powstała tajna organizacja pod nazwą Czarny Legion, zrzeszająca młodzież i główne kierownictwo huty w celu podjęcia walki z okupantem. Organizacją dowodził pan Marian Marciniak, natomiast w Dusinie osobą werbującą był pan Józef Moskwa. Organizacja działała w systemie trójkowym i każda trójka nowo przyjętych osób składała przysięgę przed panem Marianem Marciniakiem. Kiedy mój bohater dowiedział się o Czarnym Legionie, nie wahał się ani przez chwilę. Razem z Florianem Moskwą i Józefem Antoniewiczem utworzyli trójkę. Organizatorem grupy w Dusinie był Józef Moskwa, zastępca dowódcy. On zaprzysięgał chłopców ze wsi. Będę strzegł i kochał wszystko, co polskie, powtarzali słowa przysięgi za Józefem Moskwą. O swoje przynależności do Czarnego Legionu nie poinformował swoich rodziców ani rodzeństwa. Uważał za swój obowiązek bronić ojczyzny, jednak nie chciał narażać swojej rodziny na niebezpieczeństwa, gdyż już jako nastolatek czuł się za nich odpowiedzialny. Ta przysięga dla pana Franciszka stanowiła motto dla dalszych losów jego życia. Nigdy nawet w najtrudniejszych dla niego chwilach, a nawet w obliczu śmierci, nie zdradził organizacji. Uważał, że przysięga złożona na krzyż święty jest najwyższym zobowiązaniem wobec ojczyzny, Boga i współtowarzyszy. Każdy członek po złożeniu przysięgi zobowiązał się do płacenia składki w wysokości 10-20 marek miesięcznie. Składki były przeznaczone na produkcję materiałów wybuchowych. Konspiratorzy organizacji produkowali w hucie szkła granaty ze szkła, które następnie zostały napełniane materiałem wybuchowym na plebanii w Siemowie. W przygotowaniu był plan akcji na miejscowy posterunek policji, co jednak nie doszło do skutku. W kwietniu 1941 roku Niemcy wyśledzili działalność organizacji i rozpoczęli aresztowania jej członków. Pan Franciszek został aresztowany dnia 14 maja 1941 roku. Od tego dnia rozpoczęła się jego gehenna. Zdążył pożegnać się tylko ze swoją matką, jego ojciec był w pracy. Pierwszym miejscem pobytu stało się więzienie w magistracie w Gostyniu, gdzie po spisaniu danych 16 maja 1941 roku został wywieziony do więzienia w Rawiczu. Tutaj poczuł pierwsze silne uderzenia i kopnięcia. Został zbity, aż upadł z osłabienia. W celi numer 17 siedział razem z panem Glurą z okolicy Krobi, który swoją modlitwą dodawał otuchy młodemu Franciszkowi. Przesłuchania przez gestapowców były objawem nieludzkich i niewyobrażalnych zachowań, brutalności oraz poniżania człowieka. We wspomnieniach pana Franciszka przeczytałam: trzeba było najpierw całować buty Niemca,
który odwdzięczał się kopnięciem w twarz. Na pytanie o działalność organizacji, strukturach, posiadanie broni odpowiadałem, że nic nie wiem. Takie odpowiedzi doprowadziły Niemców do wściekłości, za co bili mnie bez opamiętania. 27 marca 1942 roku rozpoczęła się pierwsza rozprawa 26 członków Czarnego Legionu. 13 maja 1942 roku w Zwickau zakończono drugą turę rozpraw, na której zapadły wyroki śmierci. Pan Franciszek otrzymał wyrok 7 lat więzienia, co w rzeczywistości oznaczało karę śmierci, gdyż nikt nie był w stanie przeżyć tylu lat w nazistowskich obozach koncentracyjnych nazywanych obozami śmierci. Pan Franciszek przez całe życie wspominał kolegów, którzy idąc na śmierć krzyczeli bohatersko: niech żyje Polska, giniemy za ojczyznę. Był jedynym świadkiem strasznego widoku, kiedy wypychano skazanych na śmierć więźniów i więźniarek jadących z Zwickau do Drezna, gdzie wykonano wyroki śmierci poprzez ścięcie głów. Musiało być to głębokie przeżycie dla młodego chłopaka. W Rawiczu pan Lenarczyk widział wiele przypadków załamań psychicznych z powodu okrutnego znęcania się nad więźniami. Po wojnie dowiedział się od swojej matki, że pewnego dnia podczas jego pobytu w Rawiczu matka stała pod murami więzienia, aby zobaczyć syna i choć po błagalnych prośbach otrzymała nawet przepustkę, to jednak bezlitosny hitlerowiec nie wpuścił jej. Intuicja matki podpowiedziała jej, że syn żyje. Przeczucie jej nie myliło. Wspomnienia pana Lenarczyka są częścią pracy Anny Sowińskiej, absolwentki Zespołu Szkół Zawodowych w Gostyniu. Pamiętajcie o bohaterach i trwajcie w zdrowiu.